Dzisiaj robimy sobie wycieczkę do... Gdzie jedziemy, kochanie? Co? Gdzie jedziemy? Zegrze. Nad Zegrze. Robimy sobie wycieczkę nad Zegrze. Jesteśmy w sprawie całkowicie spakowani. Łukasz ubiera Leona, ja mu pakuję żarełko. Czyli musik bio, domowe roboty, placuszki bananowe i trzy pomidorki koktajlowe. Do tego jeszcze wezmę mu chrupki. To już spakuję do swojej torby, bo się nie zmieszczą. Biorę jeszcze kocyk, bo może gdzieś się rozłożymy i będziemy sobie patrzeć na wodę. Czy coś jeszcze nie, bo my pewnie zjemy na miejscu. I jeszcze woda dla Leona i zabawki. Odbierzesz tym chrupkiem. Później zjesz. Kaczu. Jeszcze ustrojstwa na kleszcze. Rzeczy wzięte. Sypialnia nieposprzątana, ale nie patrzcie na to. Rzeczy wzięte. Możemy ruszać. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. Jesteśmy na miejscu, przeliczyliśmy się trochę z czasem podróży, ponieważ Leon jeszcze śpi i ma jeszcze dobre 50 minut na drzemkę, więc zadecydowaliśmy, że go wsadzimy z fotelikiem samochodowym na stelaż wózka, bo mam przejściówkę, i po prostu będziemy spacerować godzinkę, aż się obudzi, dopiero go przerzucimy do wygodnego wózka. I z pogodą trochę nie trafiliśmy, bo kropi, ale ma o 15 przestać, więc może trochę się pocieszymy dzisiejszym dniem. Potrzebujemy czymś go przykryć, prawda? To zaraz wyjmę tetrę. Daję ci, przytrzymam kosiu. Let the baby disappear. Co, spojrzymy to na pół. Nie obudzi się. Czy to w ogóle jest sprawne? Trochę ruchała droga. Ci się kąpią. Nie byłem tutaj nigdy. Chyba Anglicy, bo im pogoda nie przeszkadza. Słucham? Chyba Anglicy, bo im pogoda nie przeszkadza. Polaków też nie przeszkadza. Polacy to zmartwychwstali. To chyba warszawiacy, chcesz powiedzieć. O, twoja mama nie marznie, bo temu nie spotkałeś. Moja mama się boi wody. Nie lubi zbyt się. O, łabędzie. No. Ważnie, to będzie niezbyt lubią ludzi, a te są jakieś oswojone. Albo bardzo głodne. Pszczółka atakuje. Boisz się pszczół? Nie wiem, myślałam, że to osa. Boisz pszczelarz? A nie, ja się nie boję rządu twoich pszczół. Są wytresowane. Rozpoznają zapach i wiedzą, kogo żądać, kogo nie. Tak, z pewnością.
Niektóre o tym czasami zapominają. No bo to się tata tak gdzieś nie ma podejścia do szczególnie. Też ostatnio jedna urzędliwa. Gdyby? No. A no tak, nie wiesz. Jedno to tam jest. No bo nie powiedziałeś jej komplementu. Sam mówisz, na to trzeba powiedzieć komplement, tak. Pogłaskać. Dopiero potem. Dokładnie. Idziemy. Przed siebie możemy zwolnić, bo szybko idziemy. A ciężki ten parasol. W sumie to zgłodniałem, a ty? Ja też. I co nic jest? No tylko musimy zobaczyć co i gdzie można zjeść. Ta barka to jest grill cafe. Barkę, tak? Tak, tam jest. Aha. Tam ale jest tam jakieś grill cafe. Ale nie wiem czy jest czy nie. A vlogowanie ciężka sprawa. Ciężko jest trzymać aparat. Bo ja mam słabe ręce. Jak tak się cały czas trzyma, to boli. Możesz sobie zmieniać ręce. To zmieniłam. Ale ja mam obie słabe. O, proszka. Wiesz? Proszka. Mhm. Mogę słyszeć coś na internecie, czy to jest coś na no, możesz, możesz. Wysypię piasek z butów. W ogóle mam dziurawe już pięty, już miałam dawno kupić nowe trampki, ale stwierdziłam, że po pierwsze szkoda mi kasy, po drugie jeszcze można je nosić, więc je noszę. Właściwie chyba pójść w stronę ludzi. No bo musimy pójść w stronę ludzi, bo one tam się nie kręcą. Zostaliśmy pogonieni przez łabędzie. Może tu pod drzewem. O, teraz se poszły. Teraz se poszły. Na razie przestań. Patrz jak miło. Masakra. Trzeba się wynieść dalej.
drugą. Żeby się... Nie daj nam siedzieć na plaży. Uwaga, uwaga. Tego, żeby on nie jest za duży. O, to jest. Tego chcę spać. Wycienisz chusteczkę? Wielorazowa powinna być niebieska. Już o tym? Wszystko i w tej chusteczce wiobę. Do guzi. No to smakowały lody, co? Nosy wymazane lodami. Po przygodzie z łabędziami sobie odpoczywamy na trawie. Jak oceniasz rybkę? Smaczna, ale przepłacona. Jak oceniasz łabędzie? Ciekawe zjawisko, bo nie spotkałem się z takimi oswojonymi łabędziami, żebrakami. Tak natarczywymi. Bardzo ciekawe zjawisko. Jak oceniasz lody? Jak lody. Trochę za chłodno. Ale spoko. Udało się zjeść. Leon też był ładny. Po tej dawce rybki, musu, lodów. Obawiam się, że z brzuszka mleka nie dostaniesz. To co? Na deser mleko mamy? Co, no? Leonard! Zaraz znowu uderzysz się w nohal albo w coś. Leonard! Leo! Mama woła. Mama woła. Po wązdu. Wązdu, gdzie mieszka. Kwowadis? Jakiegoś to... Wugejenzi, tak? Wugejenzi. Wugejzdu. Gdzie idziesz? A to co to było, dokąd zmierzasz? Co? Co to było, dokąd zmierzasz? Kwowadis? No, co? Tam zmierzasz? Tak. No to dobrze pytam, Quo Vadis? No nie, bo wam jest. Leo! Gdzie tam, przystyniaku? Gdzie tam, przystyniaku? My będziemy się pakować, ponieważ już się po prostu robi zimno. A mi się chce siku. Chłopaki poszli na plac zabaw. A ja mam posprzątać. Fajnie? Rypa! To jest piasek, tak? Piasek z piaskownicy. To jeszcze nie powinien być zmęczony.
się duże atrakcje. Na przykład goniący go łabędzie. Po raz pierwszy w życiu kontakt z łabędzi. To jest też takim pazernym na jedzenie. Jest 16:50. Wracamy do domu. Na cały wszechświat. Tylko na warszawską wieś.